Agata Sobótka, dzień dobry. Przed nami najnowsze informacje w dzisiejszym wydaniu. Wsparcie dla samorządów. Konwencja wyborcza trzeciej drogi. Konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej. Oraz koncert pod tytułem Zagrajmy wabank. Ruszyło rekordowe wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza. Ponad 200 inwestycji i blisko 18,5 miliona złotych. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Strożnik podpisał umowy na dotacje dla samorządów i organizacji pozarządowych z Mazowsza. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom społeczności lokalnych, wspólnot lokalnych, wspólnot i gminnych, i powiatowych po to, żeby realizować zadania, różnego rodzaju zadania. Oczywiście te programy dotyczą też organizacji pozarządowych, takich jak chociażby ochotnicze straże pożarne. Pieniądze trafią na realizację programów takich jak inwestycje w świetlicach wiejskich, ogrodach działkowych, budowę i remont obiektów sportowych, zakup wozów i remont strażnic OSP, budowę chodników i placów zabaw. Są różnego rodzaju inicjatywy, często to są inicjatywy oddolne, takie jak na przykład warsztaty rękodzieła, a które będą organizowane dla między innymi seniorów, ale też na przykład remont biblioteki, remont stadionów w Wykowie, zadaszenie dokładnie, oświetlenie. Także tych programów jest sporo, wszystkich nie jestem w stanie wymienić, bo każdy składa się z mniejszych lub większych kwot, ale łącznie ta kwota prawie 1 200 000 złotych będzie znaczącym wzmocnieniem naszej gminy, a przede wszystkim wsparciem dla mieszkańców i bardzo z tego miejsca chciałem podziękować. Dla nas są to bardzo znaczące środki, dzięki nim będziemy mogli zmodernizować świetlice wiejskie, czy też doposażyć druhów strażaków z Rogozina. Planujemy w tym roku właśnie dla OSP w Rogozinie zakupić nowe auto klasy średniej. Koszt takiego auta to ponad 1,5 miliona złotych, więc każda cegiełka jest dla nas bardzo istotna. Również pozyskaliśmy środki na programy związane z ochroną środowiska, czyli montaż lamp solarnych, ale bardzo ważnym zadaniem według mnie są również środki pozyskane na programy związane z walką z bezdomnością zwierząt. Takie wsparcie pozwoli na znaczny rozwój regionu płockiego. Dodatkowo Sejmik Mazowsza dofinansuje proekologiczne projekty, na które przeznaczył 2 miliony złotych. To 22 projekty pełne ekologicznych rozwiązań. Podczas konwencji poznaliśmy kandydatów trzeciej drogi do Rady Powiatu Płockiego, Rady Miasta Płocka, wójtów i burmistrzów gmin Powiatu Płockiego. 24 lutego podczas konwencji prezes zarządu PSL Powiatu Płockiego Piotr Zgorzelski oraz prezes zarządu PSL Miasta Płocka Adam Strużik przedstawili kandydatów do wyborów samorządowych. Samorząd dla nas ludowców to niezwykle ważna sprawa. Niezwykle ważna rzecz. To nie tylko władza pierwszego kontaktu. To nie tylko służba naszym małym ojczyznom, obywatelom mieszkającym w tych ojczyznach. To nie tylko coś, co jest najważniejsze, co wynika także z DNA Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli budowanie wspólnoty. Ale to przede wszystkim filozofia funkcjonowania państwa jako takiego. W wydarzeniu wzięła udział podsekretarz stanu minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska z Polski 2050 Szymona Hołowni. O kandydatach opowiedział marszałek województwa mazowieckiego i starosta powiatu płockiego. Są to pełne listy ludzi naprawdę godnych szacunków i godnych zaufania. Albo doświadczonych samorządowców, albo takich, którzy też są społecznikami, pracują na rzecz wspólnot lokalnych. No i wierzę głęboko, że dzięki pracy, dzięki wsłuchaniu się w potrzeby społeczne i też w nasz program odniesiemy w tych wyborach sukces. To przede wszystkim przedstawienie wspaniałej drużyny trzeciej drogi, czyli tak naprawdę są to osoby z jednej strony związane z Polskim Stronnictwem Ludowym, a z drugiej strony z ugrupowaniem Szymona Hołowni, ale też są i społecznicy, samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, czyli tak naprawdę przekrój społeczeństwa powiatu płockiego, osoby, które są w stanie pracować ciężko na to, aby ziemia płocka się rozwijała i są w stanie też pomagać drugiemu człowiekowi, a o to chodzi tak naprawdę w działalności samorządowej. Kandydatem trzeciej drogi na prezydenta miasta Płocka jest Tomasz Kominek. W
meczu 21. kolejki Fortuna pierwszej ligi Wisła Płock pokonała GKS Katowice z wynikiem 2-1. Arkadiusz Jędrych z przeciwnej drużyny zdobył bramkę w 14. minucie meczu. Pod koniec pierwszej połowy wyrównał Jesper Westermark z Wisły Płock, a w doliczonym czasie gry szalem zwycięstwa na stronę nafciarzy przechylił drugi ze Szwedów, Markus Haglind Sangre. Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do wyborów samorządowych. Liderem jest obecny prezydent miasta Płocka, Andrzej Nowakowski. Na Wekino Przedwiośnie odbyła się konferencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej. W wydarzeniu wziął udział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. My mamy przed sobą teraz kolejne najważniejsze wybory od 30 lat, bo każde kolejne, i te wybory samorządowe, i te wybory europejskie, i przyszłoroczne wybory prezydenckie, to będą najważniejsze wybory od 30 lat. Kandydatem na prezydenta Płocka z ramienia Koalicji Obywatelskiej został pełniący funkcję prezydenta miasta Andrzej Nowakowski. Podczas konferencji zaznaczono, że do efektywnego działania potrzebna jest współpraca z władzami centralnymi i samorządem województwa mazowieckiego. To są ludzie pełni energii, zapału, ludzie, którzy w swojej dotychczasowej ścieżce kariery zawodowej już bardzo wiele osiągnęli. Także są to osoby, które działają już na rzecz naszej lokalnej społeczności w różnego rodzaju stowarzyszeniach, grupach, fundacjach. Osoby, które gotowe są dzielić się swoim doświadczeniem, umiejętnościami, ale także wiedzą z miastem i w tym momencie służyć mieszkańcom Płocka. Podczas konwencji wyświetlono prezentację złożoną z najważniejszych inwestycji w Płocku i zapowiedzi m.in. zmian w Jarze Brzeźnicy. Spotkanie z kompozytorem, wspólne anegdoty z planu filmowego i koncert w szkole muzycznej. Tak płocczanie spędzili niedzielny wieczór z kompozytorem Henrykiem Kuźniakiem. Wabank, Wabank 2 i Seks Misja to kultowe filmy, które do dzisiaj rozbawiają Polaków. Do Płocka zawitał wybitny polski kompozytor i autor muzyki filmowej Henryk Kuźniak. W Muzeum Mazowieckim Oddział Art Deco odbyło się spotkanie z kompozytorem i jego wieloletnim przyjacielem Stefanem Friedmanem. Będziemy mieli okazję posłuchać o tym, jak tworzył i z kim współpracował. No myślę, że to jest bardzo unikalna sytuacja. Cieszę się, że udało nam się dla miasta Płocka coś tak unikalnego zaproponować. Kompozytor przybliżył publiczności kulisy pracy oraz opowiedział o procesie pisania muzyki. Bo ja, pisząc muzykę, wchodzę w czyjąś, że tak powiem, psychikę. I ja się tego trochę wstydzę, bo ja się odkryłem. I w filmie fabularnym to jest dopuszczalne, ale jeżeli robię na przykład o dokumentaliście, ja gram pod niego, tak, to mówię, panie, co pan takiego miękiszona ze mnie robi, jak ja jestem tu mocny człowiek, a pan gra pode mnie tu. No, także ja na przykład bardzo często pisząc temat, od razu, i to jest coś takiego, że chcę powiedzieć, że twórczość jest czymś, co jest związane z intymnością, że człowiek się potem trochę wstydzi tego, że się odkryłem. Nie zabrakło także wspomnień z planu zdjęciowego na Kłopoty Bednarski. Ja to napisałem specjalnie, jak gdyby w kontekście do ciebie, bo ty tam się różne rzeczy robisz, potem wracasz, gosposia cię od razu, oj pani Benda. I że zawsze jest jakaś wizyta jakiejś kobiety. I takie tango tu ci chcę powiedzieć, że to nie czołówka jest tym tematem, tak, który zrobił jako tango, bo to tango jest wydane na płycie. Drugim etapem spotkania był zorganizowany koncert pod tytułem Zagrajmy Wabank w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Symfonicy zagrali najpopularniejsze utwory Henryka Kuźniaka. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.